cześć, po podróży czas na podsumowanie, ile wydałem na to wszystko, ile paliwa spaliłem, ile nowych kontaktów zawarłem, ile razy myślałem, żeby to rzucić. No i przede wszystkim, co dalej z Mercedesem? Właśnie jadę na detailing. Jesteśmy, studio kosmetyki samochodowej. Detail Club, woskowanie, pranie tapicerki, wszystko. Jaki podjazd! O, panie! Ja go naprawdę kilka razy myłem, no ale przez ostatni tydzień on się zdążył tak ubrudzić z zewnątrz. Zobaczcie, tutaj to nie wiem, nie wiem czy czymkolwiek bym to domył, to jest już tak zaschnięte. Na tyle tak samo, tutaj to w ogóle lód jakiś był, masakra. No i oczywiście felgi, tak samo przy progach, ale najważniejszą rzeczą są te naklejki. I wiecie co jest trudne? To, że jak te naklejki się zerwie, no to one jakby zostawiają taki ślad, trzeba dokładnie umyć samochód, żeby nie było widać różnicy w lakierze. Ja na zwykłej myjce nie umiem tego zrobić, nie umiem tego umyć, dlatego potrzebny był detailing, zobaczcie. Tam jest mega biało, widzicie? Najgorsze też są takie miejsca, w życiu nie wiedziałbym jak to ogarnąć. Zobaczcie tu ile jest kłaków przy fotelach. No ja jeździłem z psem, kocham tego psa i bym go nie zostawił nikomu. Dlatego to są właśnie takie skutki kochania psa. Tutaj tak to wygląda, no nie wiem jak to się doczyści, serio, jakby mam nadzieję, że chłopaki z Detail Clubu to ogarną. Miałem tym autem wracać do domu, jako auto zastępcze miałem je dostać, no ale widzę, że tak chyba nie bardzo, bo na lawecie jedzie do mechanika. Okazuje się, że na tym parkingu, który podziwiałem na początku filmu, to są samochody właścicieli Detail Clubu i pozwolili mi oni wybrać jeden samochód spośród wszystkich jako auto zastępcze na czas konserwacji i renowacji i odrestaurowania mojej E-klasy. No i wiecie, wybór był prosty. 625 koni, BMW M5, 4 i 4 V8. Pobawimy się na kilka dni. Oczywiście specjalnie zostawiłem samochód z takim brudem, nie myłem go, no bo wiadomo, że chcę sprawdzić tą myjnię, ten detailing, dlatego jeżeli sobie z tym poradzą, to naprawdę 3 dni, to jest spoko. Takie podejście do klienta rozumiem. Ja natomiast, oprócz tego, że będę się delektował jazdą tym autem, bo naprawdę lubię to, to jest samochód wielofunkcyjny, taki do wszystkiego. Odłączasz trypem 2, wciskasz, masz napęd na tylne koła, bawisz się, palisz lacza, driftujesz. Masz M1, masz pełne pakiety Sport Plus z napędem na 4 koła. Odłączasz sobie te pakiety Sport Plusowe na komfortowe i masz naprawdę fajną limuzynę. Chciałem podsumować Royal Trip High Five w kwestii tego, co was interesuje. Krystian to napisał, z którego filmu jesteś najbardziej zadowolony? Pozdro, pozdro. Są trzy takie. Lexus LFA, Brabus S800 i Honda NSX, Acura NSX. To jest też prawdziwy Royal Trip, to znaczy no, auta, których nie ma nigdzie, ja pokazuję na Royal Tripie i codziennie dodaję materiał z innym samochodem i to jest niesamowite. To pokazuje tylko rangę tego wydarzenia, jak mocne to wydarzenie było i z tych trzech aut jestem najbardziej zadowolony. Ile koni było w całym Royal Trip High Five? Ja pierdzielę, dobra, liczymy, czekajcie, kalkulator. Porsche 911, GT3, M3, GT Fordor, RS7, CL65, Panamera, Lexus LFA, Nissan GTR, Corvetta, Trumpa, BMW M5, Brabus S800, ja pierdzielę, 16 436 koni. Co daje? Podzielić na 23 odcinki. Wow! 714 koni. Na jeden materiał. Zobaczcie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki. Wiadomo, czasami były dwa auta, tak jak GT Fordor i RS7. Ale generalnie jestem z siebie dumny. Naprawdę ciekawe auta wam pokazałem. Ile miałeś wyświetleń łącznie z całego Royal Trip? Pozdro. Co wy macie z tym pozdro? Łącznie ze wszystkich materiałów mam 7,5 miliona wyświetleń, licząc na grudzień. Oczywiście YouTube ma to do siebie, że z miesiąca na miesiąc te wyświetlenia rosną i to będzie pewnie kilkaset tysięcy miesięcznie przyrostu. Ale 7,5 miliona to jest dużo więcej niż zakładałem, ponieważ ja kontaktując się z firmami, którym proponowałem współpracę, czyli logo na masce i partnerstwo podróży, czyli partnerstwo w całej wyprawie, przedstawienie we wszystkich firmach i tak dalej. Następna podróż będzie jeszcze grubsza. Moim autobusem będzie Continental, na masce będzie logo firmy. No i szukam partnera wyprawy, dlatego zobaczymy, czy się uda. Ile kilometrów wleciało? Bartosz Plosklonka pyta. Zrobiłem 5,5 tysiąca kilometrów po całej Polsce.
ale to liczę już z dojazdami. Mówię tylko o Mercedesie, tylko o moim autobusie, o tym gruzie pomalowanym. No i druga sprawa od razu tutaj pojawia się, ile za paliwo? Za paliwo wydałem jakieś 2,5 tysiąca złotych, coś w ten deseń, to tak szacunkowo licząc, bo nie zbierałem paragonów. Jak długo umawiałeś się z właścicielami aut? Jejku, logistyka poszła tak daleko. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, że sam to ogarnąłem, serio, bo to nie jest tak, że z dnia na dzień dogaduję samochody, tylko dużo, dużo wcześniej już wszystko dopiąłem i sprawiłem, żeby zrobiłem wszystko, żeby te auta były. Kiedy będzie następny Royal Trip High Five? Najważniejsze pytanie, Dymian pyta. Już niedługo. Już za kilka tygodni. Kilka dobrych tygodni. Ile płaciłeś komuś za wynajęcie auta do odcinka, czy było zupełnie za darmo? Nigdy, ani razu nie zapłaciłem złotówki. Ile gumek zużyłeś? Igorek oficjalny. Jedną zużyłem gumkę w RS6. Pękła niestety. A i dwie gumki, łącznie cztery, bo jakby dwa komplety gumek zużyłem w Hellcacie, bo trochę się spaliły. Które auto najbardziej chciałbyś mieć w swoim garażu? Zakładam, że Lexusa. Tak z realnych planów, w sensie zakładając, że nigdy nie będę milionerem, no to pewnie próbowałbym wszystko zrobić, żeby odłożyć na Hellcata, Challengera Hellcata. A jeżeli miałbym bez limitu kasy i tylko jeden samochód mógłbym wziąć, no to oczywiście Lexus LFA. Kuba DWTF pyta, najlepszy hotel, w którym spałeś? Zdecydowanie hotel pod Klasztorze w Sulejowie. Właściciel obiektu jest widzem programu, pozdrawiam, jeśli ogląda, i zaprosił mnie za friko. No udało się na dwie noce w Sulejowie spać, basen, wszystko, piękny hotel, no naprawdę to było najlepsze miejsce, w którym spałem. Jaka jest suma wszystkich aut z Royal Trip High Five? Ojej, to będzie pod 100 milionów złotych może. Które auto było dla Ciebie najtrudniejsze do okiełznania? Pyta Kombinator. BMW M5 Competition F10, czyli 890 koni mocy. To było takie auto, że jeden niewłaściwy ruch i po aucie. To tam musiałem najbardziej uważać. Po prostu Kuba pyta, który odcinek dał Ci najwięcej fanu? Hellcat na pewno, bo tam spaliłem dwa komplety opon, to było spoko. Oczywiście jakby wszędzie, jak palę kapcia, czy driftuję, czy cokolwiek robię z autem, to jakby nie robię tego bez zgody właściciela. To też chciałbym, żebyście mieli świadomość, bo czasem widzę komentarze, upalasz samochody, nigdy bym ci nie dał auta. To zawsze jest za zgodą właściciela, albo właściciel to robi, albo jest obok. Albo jest zgoda na to. Zawsze. Nigdy, ja tak szanuję cudzą własność, to jest wszystko za zgodą właściciela. Czy dwa komplety opon spalone w Hellcacie, to czy korwetta ta żółta, Jasia, to Jasio był obok, tak samo właściciel Hellcata, wszyscy, to wszystko to jest za zgodą właściciela. Drywus pyta, co dostałem na święta, perfumy i skarpetki. Rapie i to ja pyta, ile razy złapała Cię policja? Ani razu! Ani razu mnie nie złapała, ani razu mnie nie kontrolowała, nic z tych rzeczy. Angela Olszak pyta, co najbardziej Ciebie zaskoczyło? Długo myślałem nad tym. Najbardziej mnie chyba zaskoczył pozytywny odbiór tej serii i to, że naprawdę Wam się spodobało to, że daily vlogi motoryzacyjne w końcu są na polskim YouTubie i że tak ciepło je odbieracie i tak chętnie je oglądacie, no bo te 200 czy 300-400 tysięcy wyświetleń na daily vlogach to jest jak dla mnie sporo. I to jest pozytywne zaskoczenie. I to chyba wszystko w tej części materiału. Odpalam M5. Lecę przejechać się, odebrać zaraz klasę od detailingu. No i ciekawe jestem, jeżeli sobie poradzili z tym, co jest w Merolu, to naprawdę jestem w szoku i polecam Wam w 100%. Zaraz zobaczymy. Bo jeżeli nie, no to nie polecam oczywiście, żeby nie było. Bo to jest jakaś forma współpracy. Wiecie o tym, domyślacie się, że to nieprzypadkowo jestem akurat w tej firmie. Ale jeżeli sobie nie poradzą, no to sami będziecie wiedzieli, żeby unikać. Myślę, że będzie dobrze. Wyciszamy muzykę. Wyłączamy silnik. Detail Club. Zobaczmy, jak to wygląda. Mercedes. O kurna mać! Ale to wygląda. Chłopaki, gdzie wy jesteście? Ale robota. Masakra. Tu jesteście, jak wy to zrobiliście? Patryk jest właścicielem Detail Clubu. Patryk, co wyście tu zrobili, że to jest takie białe i lśniące? Słuchaj, generalnie zrobiliśmy mycie detalingowe, czyli mycie całej karoserii z wnękami, z nadkolami, z felgami. Wszystko zostało dokładnie wyczyszczone. Dodatkowo zrobiliśmy dekontaminację lakieru, czyli usuwanie wszystkich opiłków metalicznych i tych wszystkich rzeczy, które bardzo widać na tych jasnych lakierach, szczególnie na białych.
No i co? No i środek. To co wszyscy widzieli przed, kłaki z samochodu, jeden dzień odkurzania. Czyli z razem z praniem, razem z podsuwitką, ze wszystkim, wszystko zostało w środku też ogarnięte. Mega, mega. Bardzo wam dziękuję, naprawdę. Chłopaki zrobili kawał dobrej roboty. No i z czystym sumieniem mogę polecić Detail Club. Sami widzicie, ja sprawdziłem to na własnej skórze, więc robota wykonana perfekcyjnie, moim zdaniem. Taki w salonie nie był, zobaczmy w środku. O, cie panie. Jak no, a jak pachnie, wy tego nie poczujecie. A jestem ciekawy jak włosy. Gdzie są te włosy? Ty, no nie ma. Chłopaki wszystko wymyli, zobaczcie, nawet tutaj w schowku. Jaki błysk. Pięknie. Jak oni zrobili to, że te lampy są jak nówki. Zobaczcie, z tyłu tak samo. Ja to jestem pod wrażeniem jednej rzeczy. Naprawdę tutaj to było nie do domycia nigdy w życiu, moim zdaniem. A teraz jest białe, tak samo z drugiej strony. Zobaczcie, jak to wygląda. Chłopaki zrobili naprawdę dobrą robotę. Tak wygląda Mercedes. Finalnie, po całym tripie, po 24 dniach tripa, jest bardziej biały od tego domu. I z tego miejsca pragnę serdecznie wszystkim, każdemu z osobna i wszystkim razem podziękować za to, że byliście ze mną, przeszliście ze mną przez te 24 dni, odliczaliście razem ze mną w tych odcinkach do Wigilii. Wielkie podziękowania dla Detail Clubu za to, że Mercedes teraz wygląda tak, jak wygląda, bo przez całą podróż naprawdę można powiedzieć, że ucierpiał. Ja, jak widzicie, polecam i jestem zadowolony. Mercedes leci do garażu, leci spać. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!